końca słowo sok? Tak, by z niego wyszedł znany ci ptak. Kos! Ciekawostka! Istnieją takie słowa, które czytane od końca brzmią dokładnie tak samo jak czytane normalnie. Na przykład... oko, sos, radar, kajak. Nie wierzycie? Zapiszcie je sobie i sprawdźcie sami. No dobrze, ale czy są całe zdania, które można przeczytać od końca i nic się w nich nie zmieni? Na to pytanie na pewno zna odpowiedź bardzo mądry profesor. Zaprosiłam go do Małego Świata i zgodnie z planem powinien nadlecieć tutaj swoim niezwykłym wehikułem. Słyszycie to, co ja? Już za moment wejdziemy na pokład! Push button. Access. Ależ tu jest ciekawie! Wnętrze tego pojazdu wygląda jak jedno wielkie laboratorium! O! Jest pan profesor! Dzień dobry! Witaj, ciekawska Madziu! Proszę powiedzieć, co pan trzyma w tym ogromnym balonie? Zamknąłem w nim wszystkie przeciągi, aby nikt więcej nie nabawił się przez nie kataru. A to coś wydaje bardzo dziwny dźwięk. Nic szczególnego. To po prostu burza w szklance wody. Co tak skrzypi? To są z kolei buty 7-milowe. Postawiłem je na specjalnej taśmie jeżdżącej w kółko, aby nie pouciekały. Czym byśmy je wtedy zastąpili w bajce opowiadającej właśnie o nich? O, widzę domino! Otrzymałem je w prezencie od Dominika z Dominikany. Układam je czasem, aby się zrelaksować. Nierzadko właśnie wtedy wpadają mi do głowy najlepsze pomysły. Być może to ciebie zainteresuje. Stoi przed nami prototyp zupełnie nowego instrumentu perkusyjnego, nad którym obecnie pracuję. Jak słyszysz, sporo jeszcze muszę w nim poprawić. Aha! A w tej kolbie pewnie produkuje pan lek na brak uśmiechu lub roczny zapas pieków dla dzieci. Skądże znowu? Po prostu gotuję sobie rosołek na obiad. A teraz powiedz proszę, w czym mogę tobie pomóc? Właściwie to... chciałabym się koniecznie dowiedzieć, czy istnieją całe zdania, które brzmią identycznie, nawet gdy są czytane od końca. Z całą pewnością. Mógłbym nawet założyć się o rurkę z kremem. Ale sprawdźmy to dokładnie. W tym celu użyjemy jednego z moich najnowszych wynalazków. Szybko podpowiadacza. O wilku mowa. Właśnie wpisałem do jego pamięci twoje pytanie. Zasada działania tego urządzenia jest banalnie prosta. Wystarczy, że wytworzysz jakiś dźwięk, a wtedy z wnętrza tej małej latającej skrzynki wyjedzie pasek z odpowiedzią. Na początek proponuję, abyś klasnęła w dłonie. Rzeczywiście, to działa! I co jest napisane na tym pasku? Ej, żyrafa, ryż je. Ciekawe, ciekawe. Z mojej wnikliwej analizy wynika, że zdanie czytane od końca brzmi istotnie tak samo. Tym razem proponuję pstryknąć lewą dłonią. 3, 4! Co my tu mamy? A to kanapa pana kota. To może teraz pstryknę dłonią prawą? Bardzo proszę, wedle życzenia. Czytam. Kobyła ma mały bok.
A może tym razem zagwiżdżesz? Igor łamał rogi. Teraz będę udawała, że kaszlę. I co? A tu mam mamuta. Czy przygotowałaś, Madziu, jeszcze jakieś pytania? Tak! Chciałabym poprosić o podanie przykładów takich zdań, przy mówieniu których można sobie połamać język. Czy szybko podpowiadać poradzi sobie również z tym zadaniem? Oczywiście! Co powiesz na podrapanie się w lewe ucho? Rozkaz, panie kapitanie! Pierwsze trudne do wymówienia zdanie brzmi następująco. Szczęśliwe chrząszcze barszczem ugoszczę. Ojej! Zapiszę je sobie! Pewnie za pierwszym razem nie wymówiłabym go poprawnie! Ale wśród słuchaczy Małego Świata na pewno znajdą się śmiałkowie, którzy od razu spróbują wszystko powtórzyć. Tymczasem podrapi się w ucho prawe. Pewien baron 5 balonów połknął zamiast baleronu. Jeszcze! Wszystko skrzętnie notuję. Mam propozycję. Zatkaj sobie nos i powiedz cokolwiek, aby szybko podpowiadacz zareagował. Cokolwiek. I już mamy. To są nawet dwa zdania naraz. Rzadko uczęszczaną dróżką szła kaczuszka z dużą puszką. A w tej puszce sobie mieszka 6 porzeczek, ćwierć orzeszka. Bardzo mi się podoba takie łamanie języka. A teraz będę udawała Indiankę. Wyskoczyły nam odpowiedzi z drwalami w rolach głównych. Drwal, amator kalarepy, rozlał lakier na rolety. Oraz z foką 2 wytrwałych drwali surfowało wciąż na fali. Zapisane! Może sobie chrząknę? Mam. Szepcze rzepa, dywan trzepiąc, że wytrzepie kurz za miesiąc. Ale wspaniała zabawa! Pocieram ręce, jakby było mi zimno. Wiadomość przyszła od wyżła na łyżwach. Interesujące w rzeczy samej. Uwaga! Ziewam! Na talerzu leżą szelki, szalik, żelki i muszelki. Uwaga! Będę udawała konia jadącego po kostce brukowej. Zaskrzypiały skrzypce, szczypane przez szczypce. Na koniec pociągnę jeszcze nosem. Mamy tu coś o kruku. Zanosi się na znacznie dłuższy wierszyk. Mruknął raz pan kruk. O kurka! Moja kurtka jest przykrótka. Swędzi skórka. Łapią skurcze. Krawiec przy ulicy Kruczej, w grodzie kraka zwanym Kraków, który głowę ma na karku, jest od kurtek specjalistą, z którym dobrze skroić wszystko. Tam skieruje kroki. Czemu? Niech wykracze to każdemu. Krępy karateka w kratkę kurtkę porwał, gdy przypadkiem nazbyt długo stał w rozkroku, w korku, na początku roku. Krawiec wzrokiem kurtkę zmierzył, zszył ją w kwadrans jak należy. Krewny z Krety, gdzieś przy korcie, zgubił kurtkę wartą krocie. Krawiec biegły w szyciu kurtek, 2 pokornie sprawił hurtem. Znam kierowców, też karetek, co gdy jedli krem z krewetek, każdy na swej kurtce wkrótce odkrył plamę. Tutaj zwrócę krótką mą uwagę kruczą na ten fakt, iż plamy nudzą. Monotonia, okropieństwo, korci, by im dać rodzeństwo. Cóż, kierowcy własne kurtki oprawili w tłuszcz z karkówki. I z kartaczy, i z kurczaków, resztki krówek, sok z buraków. Wtedy krawiec stan ten przykry skrupulatnie łatą przykrył.
No, no. Wręcz intrygujące. Bardzo dziękuję za wszystko, panie profesorze. Życzę panu wielu nowych odkryć. Ach, dziękuję. Wszystkiego dobrego.